Ewangelii niewiele wiemy o świętym Józefie. Ewangelii poświęcają mu łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Nie zostało zanotowane ani jedno słowo wypowiedziane przez Józefa. Jednocześnie jednak Ewangelii powiedziały wystarczająco dużo, aby stał się patronem Kościoła Powszechnego, patronem licznych zakonów, krajów, wielu diecezji, miast. Jest patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, a także cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów. Józef jest patronem ludzi ciężkiej pracy, a zarazem patronem modlitwy kontemplacyjnej. Święty Józef jest patronem także tych, którzy zagubili drogę do domu Ojca. Opiekun Maryi i Jezusa, święty Józef, to potężny orędownik proszony o wstawiennictwo w wielu momentach życia. Wzywany jest także jako patron dobrej śmierci. Wszystko to wskazuje na niezwykłe bogactwo jego osobowości, a zarazem jego niegasnącą aktualność. We wspomnianej już dzisiaj adhortacji apostolskiej święty Jan Paweł II o świętym Józefie, jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła napisał, że święty Józef to święty na nasze czas. Jest niezmiennie aktualny. Jakim był święty Józef, że jest tak bardzo aktualny, że jest tak bardzo, można powiedzieć, popularny również dzisiaj? Jakim był? Jak ktoś pięknie powiedział, święty Józef jest mocny nie w słowach, ale w czynie. To mężczyzna z krwi i kości. Kiedy przyjrzymy się jego postaci, to znajdziemy w nim proste i zwyczajne cechy ludzkie. Krótkie fragmenty Ewangelii, w których się pojawia, pokazują obraz człowieka rozsądnego, uczciwego, mężnego, całkowicie oddanego woli Bożej i pełnego zaufania, troskliwego ojca i wychowawcy. Takiego właśnie mężczyznę wybrał Bóg na małżonka Maryi oraz stróża, opiekuna, obrońcę świętej rodziny. Pismo Święte mówi, że Józef był człowiekiem sprawiedliwym, przestrzegającym prawa mojżeszowego. Był człowiekiem prawym. Co to oznacza? Człowiek prawy to przede wszystkim człowiek należący do grona sprawiedliwych Starego i Nowego Testamentu, którzy odegrali niezastąpioną rolę w historii zbawienia. Postępuje według prawa Bożego. Pamiętajmy, że święty Józef w swoim życiu specjalnie jakoś nie kombinował, nie roztrząsał wszystkiego z przesadną precyzją, ale kiedy anioł ukazał mu się we śnie, polecił mu uciekać, Józef nie ociągał się, ale jak mówi Ewangelia, wstał i poszedł. Józef jest wzorem osoby posłusznie spełniającej nakazy Boga i Kościoła. Od świętego Józefa możemy bardzo wiele się nauczyć. I między innymi uczy nas milczenia. Papież Paweł VI tak o nim mówił. Niech się odrodzi w nas szacunek dla milczenia, tej pięknej i niezastąpionej postawy ducha. Jakże jest ona nam konieczna w naszym współczesnym życiu, pełnym niepokoju i napięcia, wśród jego zamętu, zgiełku i wrzawy. Święty Józef może być dla nas mistrzem kontemplacji. Choć zmęczony, po dniu wypełnionym ciężką pracą święty Józef patrzył na bawiącego się lub śpiącego w ramionach Maryi małego Jezusa. To Jezus był sensem jego życia. Święty Józef jest mistrzem szukania Boga we wszystkich rzeczach. Uczy nas owocnego słuchania Bożego Słowa. Można powiedzieć, że święty Józef był tak nasycony Bożym Słowem, że umiał je rozpoznać także we śnie. To Słowo wypełniało całe jego serce. Zanurzony był w tradycji ojców. W jego uszach nieustannie brzmiało wezwanie Szema Izrael, słuchaj Izrael. Dlatego uczy nas, jak mamy być posłuszni Bożym natchnieniom. Bardzo wiele jest cech, które mogą być dla każdego z nas wzorem do naśladowania. Szlachetny, dyskretny, delikatny, wierny i pokorny, pracowity i kochający, prawdziwy ojciec. Modląc się, litając do świętego Józefa, wspominamy wiele z tych cech, które mogą być dla każdego z nas wzorem, od którego możemy się bardzo wiele nauczyć. W świętych jednak powinniśmy mieć nie tylko wzór do naśladowania, ale zawsze święci są nam dani jako pomoc, są pośrednikami. Jest bardzo wiele dowodów, świadectw
tego cudownego orędownictwa świętego Józefa. Posłuchajmy może troszkę dłuższego świadectwa świętej Teresy z Awili, która tak pisała. Obrałam sobie za orędownika i patrona chwalebnego świętego Józefa, usilnie mu się polecając. I poznałam jasno, że jak w tej potrzebie, tak i w innych jeszcze cięższych, w których chodziło o cześć moją i o zatracenie duszy, ojciec ten mój i patron wybawił mnie i więcej mi dobrego uczynił, niż sama prosić umiałem. Nie pamiętam, bym kiedykolwiek, aż do tej chwili prosiła go o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego błogosławionego świętego. Z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił. Innym świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomaganie nas w tej lub w owej potrzebie. Temu zaś chwalebnemu świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkim. Chciał przez to nas upewnić, że jak mu był poddany na ziemi jako opiekunowi i mniemanemu ojcu swemu, który miał prawo rozkazywać mu, tak i w niebie czyni wszystko, cokolwiek go poprosi. Przekonali się o tym naocznie i inni, którym poradziłam, aby się jemu polecili, i już coraz więcej jest takich, którzy go czczą i wzywają, przekonawszy się o tej prawdzie. Pragnęłabym wszystkich pociągnąć do czci tego chwalebnego świętego, wiedząc z długoletniego doświadczenia, jak wielkie dobra on jest mocen wyjedlać nam u Boga. Nigdy jeszcze nie spotkałam nikogo, kto by prawdziwie miał do niego nabożeństwo i szczególną mu cześć oddawał, a nie czynił coraz większych postępów w cnocie. Bo on w skuteczny, w dziwnie skuteczny sposób pomaga każdą duszę, która mu się poleca. Od jakiegoś czasu, ile pamiętam, co roku w dzień święta jego proszę go o jaką łaskę i zawsze ją otrzymuję. A jeśli prośba moja jest w czym niewłaściwa, on ją zawsze prostuje dla większego dobra mego. Proszę zatem dla miłości Boga każdego, kto by mi nie wierzył, niech spróbuje, a z własnego doświadczenia przekona się, jak dobra i pożyteczna to rzecz polecać się temu chwalebnemu patriarsze i czcić go nabożeństwem. Jest rzeczywiście bardzo wiele świadectw wstawiennictwa świętego Józefa, bardzo wiele cudów, o których dają świadectwa bardziej znani, mniej znani, znane osoby. I każdy z nas może jego wstawiennictwa szukać. Każdy z nas ma do spełnienia dane przez Boga powołanie, zadanie. Patrzymy dzisiaj na świętego Józefa i prosimy, abyśmy, tak jak on, byli wierni danemu powołaniu do końca naszych dni. W radości, w smutku, pośród trudności, gdy wszystko się dobrze układa. Razem z nim budujmy Kościół Pana i kochajmy Jezusa żarliwą miłością, zapominając o sobie. Przez jego przemożne wstawiennictwo prośmy również, abyśmy każdego dnia byli posłuszni Bożym natchnieniu. Abyśmy, tak jak on, umieli rozpoznawać głos Boga w naszym życiu. Abyśmy, jak święty Józef, codziennie wstawali ze snu, brali dzieci wraz z Maryją, strzegli ich w swoim sercu, w swoim życiu i wiernie do końca wykonali to powołanie, którym Bóg obdarzył każdego z nas. Amen. Thank you.